Halo, halo, z tej strony Prezes Ziaro, witam was moi kochani widzowie na filmiku z modpacku do Farminga 15 oraz jak Klimek tylko zacznie coś tam przerabiać do 17, to pod tym filmikiem będziecie mieli linkacze do każdej modyfikacji do 17 Farminga, ale to jedynie od Klimka zależy, czy on to przerobi. Jak na razie modpack jest do 15. A mianowicie, co składa się w modpacku, zaraz wam wszystko opowiem, co i jak, a na razie chcę wam powiedzieć tak. Będziecie mieli modpack, czyli te maszyny, oraz zapis tego, co ja gram, czyli tej mapy z ustawieniem wszystkim, też będziecie mieli w opisie. Żeby wszystko działało poprawnie, trzeba wszystko z opisu pobrać. Co do jednej rzeczy, nie ma tak, że masz to na dysku i jeszcze raz musisz to pobrać. Tak, mody niektóre mogliście już kiedyś pobrać za czasów Mafia Grabina, coś takiego. Dlaczego? Ponieważ te mody były kiedyś już wydawane, tak jak tam przyczepasz coś, zaraz wszystko opowiem, tylko z czasem przyjdzie. Ale teraz zostały przerobione, poprawione błędy, tak że nic, kompletnie żadnego błędu, nic nie zawiesza gry, żaden modik. No to, może tak, to mody to tam wiecie, to już widzicie, to jest zwiastun modu, widzicie, tu tam wizernik. Zaczynamy tak, nawalił mój kombajn, czyli ten co stał na farmie, i zadzwoniłem do typka, żeby przyjechał mi ze SKR-u ściął zboże, do końca mi zostało te pole. Jak widzicie, bizonik z SKR. Kiedyś wydałem takiego tylko z tyłu sieczkarnią, teraz sieczkarnię wywaliłem, dodałem nową animację z tyłu, żeby zboże lepiej wysypywało się. Poprawiłem wizualnie go lepiej, tekstury poprawiłem, zmniejszyłem wagę z 60 MB na bodajże 30, coś takiego. Tak wygląda w sklepie. To jest ten bizon, do niego header to jest ten, widzicie logo, ładny, piękny, a przyczepka to jest to ta SKR. Co do kombajnu tego, co stoi na farmie, ten, zaraz wam wszystko powiem co dalej, co i jak. To jest ten kombajn, że do niego to jest ten header. Jeżeli chcemy kombajn z SKR-u czy z tym bizonem 56 super, tym miodowym czy pomarańczowym, czyli tym ciąć kukurydzę, to musimy kupić przystawkę do kukurydzy od tego czerwonego bizona, co kiedyś wydawałem. On też będzie w opisie opisane ładnie wszystko. No i przyczepkę albo SKR, albo czerwonego bierzemy, żeby... No po co dodawać tego samego tyle razy, skoro można z innego bizona pobrać i mieć też, no proste ludzie. Po co to tyle tych rzeczy, żeby grę zamulać całkiem? No czy gram na fulla ustawieniach, więc tam tak czy siak to... Dobra, bizonik odpaliłem. Tak. Rozłóż to wszystko. Niestety nie udało mi się usunąć przy tym bizonie sieczkarni. Nie wiem dlaczego, ale wywalało mi, bo no to jest bizon stara, tak, ale obiecuję, że do zimy wydam jeszcze bizona na tym skrypcie, tylko zaprogramowanego na nowo. I nie 56, tylko nie wiem, 58 rekorda, giganta albo jakiegoś innego. Na skrypcie Rockstara, tylko że inny model, całkowicie bizona. Obiecuję, ale to jeszcze nie teraz. Z czasem jak znajdę czas. Sieczkarni nie ma, tak, ale możemy sobie ją uruchomić na podejście, jakby co. No i sobie tak mucimy. No i co? On posiada to samo co Bizon Rockstara, więc tutaj nic nie było zmienione. O, widzicie, sieczkarnia się uruchomiła, bo przypadkowo ją kliknąłem na X. Teraz je wyłączyłem. Przypadkowo, jak podchodziłem wam, mówiłem przed chwilą, to włączyłem ją przypadkowo, no ale... O nie, trzeba header podnieść, bo ugnąłem. Tak jak widzicie, tak wygląda mapka. Mapka też jest w opisie będzie do niej link do jej prezentacji. Tak jakby pierwszy raz ktoś wejdzie, żeby wiedział o co i jak, o co chodzi. Tylko że teraz już mówię, że prezentacja jest nagrywana na najniższych ustawieniach, więc żeby nie było, a brzydka mapa w ogóle. Chociaż w filmiku pamiętam, że opisałem to ładnie. Smucimy sobie to do końca, zwieziemy sobie przyczepy łatkiem i tak mam nadzieję, że do godziny się wyrobię z tym modpakiem, a naprawdę mody są mega śne. Jest 30 modów, coś takiego, no i na samym też początku modpaka chcę powiedzieć, że nie wyrobiłem się co do modpaku, bo nagrywam dziś, czyli to jest środa, 31 lipca. Jutro jadę z rana podobno to dobrać i jadę później do Płocka, czyli to jest czwartek, a w piątek jadę do wujka już nocować na wakacje, tak, i czyli inaczej Mafii Grabiny całej. Mam nadzieję, że u niego coś nagram. Będą filmiki na YouTubie, podsumowanie z lata na kanale moim. Tylko że muszę niego dostać. Ale filmik będzie w niedzielę 4 lipca, sierpnia, sorry. Czyli to są moje imieniny. Tak, w kalendarzu jest Dominika, mam na imię Dominik, jak ktoś nie wie. No i będziemy świętować sobie też. O kurw, a żeś przyjebał, o ja pier. Ju.
Oj, ale nie, co się dziwić, to jest Kelly, jest Bizon, zobaczcie z tyłu jakie wgięcia, to lata pochodziły. Dobra, zmucone. Wyłącz. Wyjdź. X-a. Dajmy na wstecznym, tutaj, o. I tak muszę, podjadę sobie Władkiem. I teraz tak, Władzio posiada to samo co Władzio ten wcześniej co wydawany był, czyli z kabiną, tylko że nie ma kabiny i ma zmniejszony tłumik, tak że można wjechać w każdą dziurę im. Oła kurwa moja głowa! O, wała. Z tulem czy bez? No mi się bardzo podoba z tulem i po to jest. Tutaj do tego obciążnik z zaczepem, brudzi się obciążnik. Ruścio, Władzio, jak tam go zwiecie. No to samo posiada, więc nie będę tutaj wielce mówił, co nie? Tylko nie ma kabiny, no. To samo, wszystko to samo. No mi się bardzo podoba on z tulem. Z kabiną bardziej, no ale to jest modpack, więc wycam, więc jest. No i tak on wygląda. No mam nadzieję, że wam się też podoba, tak jak mi. Mam nadzieję, że będziecie też na nim grali. Do dołu. Wygląda. Też mam zamiar zrobić tura, tylko że takiego bardziej odzwonionego w realu, czyli na wajchę przednie widły, że puszczamy wajchę do dołu, to tur sobie do dołu opuszcza się i tak trochę się rusza. Dajmy wajchę do przodu, to widły przy turze się podnoszą i się zatrzymują na takiej tam specjalnej drążku, jakbym to nazwał. Dobra, myślę o to. Przyczepa to jest chyba to. Przyczepa z tyłu. Burta. To ta przyczepa rdzewiała to jest ta sama przyczepa co wydawałem to zielono. Dlaczego zmieniłem teksturę? A ponieważ ktoś będzie nagrywał serię na Podkarpaciu czy na innej mapce, powiedzmy oczywiście Podkarpacie. I może sobie nagrać parę w pierwszych odcinkach, że ma przyczepę taką, przy której ten wyremontował i dał nowe koła, czy tam oponki, nowe światła, zarejestrował, trójkąt dał ostrzegawczy. Co tam jeszcze? No, że zaczął je remontować. A za jakieś 5 odcinków może wstawić to zieloną przyczepę i pokazać, no tak wygląda autosanka moja po remoncie, czyli z rdzy powstał kolor czerwony i zielony. To jest takie, wiecie, na czyjąś serię pomyślane. Mam nadzieję, że wam się to spodoba, ale to nie tylko ta przyczepa, bo jest więcej jeszcze tam modów takich na serię przygotowanych. No i w ogóle na tym save'ie możecie nagrywać ten... swoje serie na tej mapie możecie, nawet na takich ustawieniach co ja teraz nagrywam modpack. Bardzo bym się cieszył jak będę kogoś widział takie nagrania. To jest burta. To jest zardzewia przyczepa, teraz jest ta z tyłu pronarka, czyli to jest przyczepa, którą już kiedyś wydawałem za czasów Mafia Grabina, czyli 2 lata temu. No co tu przy niej zmieniłem, to zmieniłem praktycznie skrypt, tak, zmieniłem skrypty, czyli dałem tak jakby w 13, nie jak tamto, że jak podstawowy w farmingu. No zmieniłem trochę teksturki, wizualnie nie widać, ale jakbyście porównali sam, to byście zobaczyli zmianę. Dodałem błoto, którego brakowało i zdejmij szmaty. Widzicie? Szmaty. Burt teraz nie pokażę wam, że się zmieniają, ponieważ mam może na niej, no ale można też zmieniać burty sobie. Dobra. Standardowo lejony kogut i takie inne pierdoły. Dobra, co ja będę woził najwyżej poza odcinkiem, to zrobię. Dostaniecie, dobra, bierzemy 30 i nie 30, tylko jedziemy Władzikiem. Dobra, zobaczcie jak będzie kopki. Może lepiej nie jedźmy botem, bo to jak Władzie zaraz się pierdoli i zamoczy się cały. No ale tak wygląda ten zestaw. No mam nadzieję, że wam się będzie podobał, bo mi się podoba bardzo to. I to nie są wszystkie przyczepy, bo są jeszcze inne. I fajny rozrzutnik, czyli oglądacie do końca, się dowiecie wszystkiego. No tak wygląda Władzio z przyczepami. Mam nadzieję, że mi się podoba, no super wygląda, super sprawa i w ogóle. A to o przykład jak mi się rozwalił mój bizonik. Oczywiście to jest tylko w let's playu, tak powiedziane, bo naprawdę jest, tak naprawdę jest wszystko z nim ok. Tak samo działa jak czerwony 56, który wydałem rok temu. Tylko że ma zmienione tekstury, odchudzona jeszcze jest więcej. I co tam jeszcze robię? A, dodałem nowe koła do niej, które są spoko odzorowane od realnych, tak żeby wyglądały jak w realu. Dobra, stój kierunek.
kierunki, patrzcie, widzicie kierunek jest? Jest kierunek? Jest kierunek. No dlatego mówię, że możecie nagrać sobie taką... Tu też jest kierunek w szczepie. Możecie sobie nagrać taki odcinek, że odzerowana... O, władzy, nie tak stoi tu. Siedzi znaczy. Ty, Mietek, słuchaj, weź podejdź tam, pozwalasz trochę zboża, dostaniesz jakoś tam piwerko czy wódkę na piwo, dostaniesz, co? Poczet pozwalał, bo sporo przyczep. Dobra, to podejdziesz. Dobra, teraz podejdzie, to by nie zwalać. No nie, dobry, bo jak tylko słyszy piwo, albo wódka, albo whisky, to od razu by przyszedł. Dobra, musimy teraz ładnie tu wjechać. Ładnie. Mam nadzieję, że się wyrobię. Tak. Dobrze, jest. Teraz wie, co dobre, jak to mówię. Teraz to dobrze. Dobra, wjedziemy sobie tutaj. Jesteśmy na farmie. Jak widzicie, możecie zobaczyć, że trochę modów stoi. Ale to wszystko zaraz. No tak jak ja to miał wyglądać tak, że po zapisie włączonym miała być ta klapa otwarta, czyli na B. Miało być to pozejmowane, czyli złożone miało być światła. Miało być B i M. I miała być X rozłożone. Tak, bo to miało wyglądać tak, że coś tam nawaliło w sieszkarni, coś i zjechałem z pola, no ale za... Odpalam grę, zaczynam nagrywanie, patrzcie, a Bizon jest ok, więc tak to tak powinienem zacząć nagrywanie, że się Bizon popsuł. Bizon super, jak mówiłem, koła ładnie. Uginają się koła pod ciężarem. A rzadko to jest tak, spotkać takiego Bizona. Widzicie ładne kołka. Tak wygląda Bizonik, no mam nadzieję, że no mi się tak bardzo podoba, jest taki super, te teksturki w ogóle. Rzadko się takiego spotyka, tylko że dla mnie Bizon powinien być czerwony. 60 czerwona, a 30 żółta. No, 30 co? Ciekawi was ten młodzik, ciekawi, ale to wszystko później wam opowiem albo na samym końcu. Musicie oglądać szczególnie i tyle. To co, dobra, przechodźmy dalej. Brony, które były za czasów Mafia Grabina wydane, dalej. One są te same, tylko na zmienionym linku, bo dużo osób pisało o nie. A nie miałem nigdzie ich, więc znalazłem je, udało mi się odzyskać skatszar. Wstawiam dalej, ponownie. Pług, o, pług, z animacją ziemi, z animacją brudu, wszystkie animacje standard FS1.5. Teksturki to są Tomasz 351, coś takiego, jego model, jego teksturki, jak go zaprogramowałem. Kultywator też od tego Tomasza, muszę sobie, będę, napiszę tutaj najwyżej autora głównego. Standardy FS1.5 to też od niego, standardy FS1.5. Zanim przejdę tutaj dalej, pokażę wam jeszcze co innego. W zeszłym roku prosił mnie Dani Play, czy coś takiego na YouTubie, żebym zrobił mu poprawkę Bizona Zagona, czyli dodał do niego tam światło takie śpierdoły. No i to zrobiłem i wam pokażę, jak to wygląda. Przy okazji użyję 40. Tak wygląda 30, tak wygląda ta 60 naglak, a tak w wadzie wygląda. A tak wyglądają moje maszyny w sklepie. No, mam nadzieję, że to ładnie wygląda. No i teraz widzieliście wszystkie mody. Mam nadzieję, że to... Że wiecie, o co chodzi. Dobra, to jest 40. Odpalimy sobie. No i to jest Lux. Prawdziwa polska wieś, 40 i Zagon, jak to mówią. Tak, oczywiście Zagona też będziecie mogli pobrać, bo dodałem do niego błoto, czyli brudzenie się, którego brakowało przy tych maszynach, bo Rockstar wydawał super mody, ale nigdy nie dodawał brudu. No dodałem to lampę, usunąłem tam błędy z kolizji, z zaczepem przed nim. Zobaczcie. Jest kierunek? Jest kierunek, a tego brakowało strasznie tu. Ale więcej informacji dowiecie się na kanale Dani Play, bo to dla niego tylko przerabiałem i nie miałem tego zamiaru wydawać, to jest edycja. Ale on tak chciał upać się i stwierdziłem, dobra, wydam to i... Tylko, że na jego kanale to będzie wydane, więc będziecie link mieli w opisie na jego filmik, po jego prezentacji czytacie opis wyraźnie i pobieracie jak chcecie, jak nie, to nie zmuszą do niczego. A tak wygląda 40 w tym, no myślę, że to ładnie wygląda, tylko te koła powinny być trochę ciemniejsze, a to jest mod, który wydałem w zeszłym roku, więc co tu się dziwić, dobra, mieszka, to lecimy dalej. Ursus 360, naglak, super sprawa, zaraz wam powiem co dalej. Tu macie drugi pług, tylko że teraz zaczepem do wałów posiewnych. Super sprawa z tym pługiem. Posiada to samo co ten zielony. No posiada zaczep.
I ten zaczep sam zrobiłem, oczywiście modelować musiałem go, bo nigdzie takiego nie było, na internecie w ogóle nic, kompletnie nie było. Łańcuch wziąłem z pługa Agrozeta, którego też wydawam za czasów Mafia Gabina. Jeżeli ktoś go pamięta, chce go mieć, to niech napisze. Wały. No wał jest taki, posiada animacje, co ja gadam. Posiada brudzenie się, zaczep z tyłu, czyli to jest ten zaczep. Jeszcze, żeby ona poczepić kolejny. I na klawisz B robi taką animację ziemi, jakbyście pryskali czy coś, wiecie, taka ciemniejsza ziemia jest, czyli taka byś wjechał wam z spróchnił tę ziemię. Zaraz wam wszystko pokażę, tylko muszę posegregować wszystko władkę i te przyczepy postawić i później wam pokażę co i jak to wygląda. Więc to wygląda wszystko tak, w kultywatorach to jest za zaczepami, a to jest bez zaczepów wału. No, myślę, że wam się przyda tego pługa, a tu fajnie ten zestaw wygląda. Widzicie, fajnie to wygląda. Co do 60. 60 posiada właśnie takie coś jak, no, na podejście chlapacze, cięgno. Standardowo to co moja 60 tamta, poprzednia. Oczywiście też na podejście. Się drzwi otwierane. Może być. Ona super działa, tylko po prostu coś jest nie tak u mnie. Widzicie, dach otwierany, otwierane drzwi. Drzwi oczywiście bujane. Te też bujane drzwi, tu jak nie chcemy wentylatora, możemy go zdjąć. I fajnie mamy z tylnią szybą, bo możemy otworzyć 15 stopni, 25 stopni lub 35 stopni. I siłownik otwiera każdy kąt. I widzimy się brudzi, ale to też pokażę zaraz. No, standardowo otwierana maska z animacjami. Pompka, konsola do tura. Tura będziecie mieli wraz z 40, będziecie mieli link do 40 w opisie i tam pobieracie tura. Pilmet, opyskiwacz. Widziałem, że wydał jakiś tali, coś tam w Zorach czy Srarach, jakiś tam chuju muju. Ciekawe, że ktoś go wydał do 15, ale z tego co czytałem w komentarze, to w ogóle nie chciał nikomu działać. Więc jak to ja wziąłem się za niego i zrobiłem go do 15 z takimi samymi funkcjami, co jest z 13. Po odczepieniu można założyć plandekę na niego. Zobaczcie, odczepiliśmy, przeskoczyliśmy i możemy założyć. Dobra, na J możemy sobie regulować to, a plandeka była na O. No, tak to wygląda. 30, 30, 30, to jest. Od razu wam mówię, że ona jest w wersji V0.9, czyli ona nie jest w wersji finalnej, inaczej mówiąc V1.0. Dlaczego? Dlatego, że ją robiłem na samym końcu i nie miałem trochę czasu, żeby przetestować ją dobrze i w ogóle i skończyć. Wiem, że posiada trochę błędów, bo pierwszy raz robiłem 30, a w życiu rzeczywistym nigdy nie miałem z nią do czynienia. Jeżeli znajdziecie jakieś błędy z nią, coś wam się nie będzie podobać, coś źle odwzorowałem, piszcie mi to w komentarzu. A jak będzie pod tym odcinkiem 200 lajków, 2000 wyświetleń, wleci do was, czyli dla was inaczej mówiąc, ona w wersji V1 z poprawionymi wszystkimi rzeczami, z konfiguracji obelki na takiej zasadzie jak to. Widzicie, mamy teraz taki tłumik, a teraz jest taki, widzicie? Możemy sobie na podejście konfigurować tłumik. Oraz animacja dymu zmienia się wraz z tłumikiem. Mi się osobiście podoba, że jest ten tłumik, no ale jak ktoś ma taki, to se taki zamontuje, proste. Konsola zdejmowana. Co tu jeszcze? No, obciążniki na podejście. I jak wam się spodoba, będzie tu 2000 lajków, 200 lajków. Wracam od dwójka, robię wersję V1.0, czyli dodaję belkę na konfigurację IC. Belka to jest o 40, a będzie też o 30 belka, tak żeby było taka czy taka, bo wiem, że ludzie zmieniają, do 40 wkładają, żeby do tura mieć lepszy przód, żeby był. O, drzwi nie ma na podejście, ponieważ będzie to w wersji V1. To jest tylko taka mała zapowiedź tego, co robię, bo to jest dla mnie, ja piszę sobie w ogóle to 30 i najdłużej to mi schodziło, żeby rozdzielić model od pełnej 30 poszczególnych części, bo to jest dziejąca coś takiego model. To ma to na podejście, dobra, wejdziemy. Dźwięki są z internetu brane, więc tam trochę przez mnie zrobione. No tak chodzi, no animacja to mówię, animacja wskaźnika też do poprawy. Biegi wszystkie są zrobione, ale animacji nie ma jeszcze sprzęgłej hamulce, to też do poprawy.
Ona jest jako zwiastun i mam nadzieję, że przetestujecie mi ją bardzo dobrze i napiszecie, co ją boli, co trzeba poprawić i tak dalej. Dobra, w środku. W środku nie posiada, oprócz tego, że zamyka się dach, to wszystko. No, to wszystko było. O, widzicie, dwa siedzenia w jednym, no to jeszcze jest wszystko do poprawy. Ale posiada z tyłu już bardziej urozmaicony ten tył. A mianowicie, zobaczcie. Zajmowane hal... to jest... Tu, to, widzicie, halogeny zajmowane, zajmowany trójkąt, stacja, chlapacz lewy, chlapacz prawy, belka, deska, śruba, bolec, cięgno. Widzicie, już z tyłu jest jak odjebana, no i animacje różne. A ten... Oczywiście, widzicie, posiada, tak? A tego normalnie 30 nie posiadała wcześniej. Dobra, miesza to. Widzicie? Jest. Posiada wszystko. Posiada coś tam. Na przykład tutaj animację też. I pompkę też posiada, jak zapomniałem o pompce. Widzicie? Pompka. No to mam nadzieję, że ją przetestujecie dobrze, napiszecie. I jak będzie tu 200 lajków pod tym filmikiem, 2000 wyświetleń, to dostaniecie tą 30 w wersji żółtej, czyli tej, oraz w wersji czerwonej. Z możliwością zmiany oczywiście osi, kabiny i no zobaczcie dopiero, jaka będzie odjebana, bo to jest tylko zwiastun niej taki i to nie jest wersja już skończona, jakby co. No to rozumiem się, dobra, odpaliłem 30, teraz możecie zobaczyć. Widzicie, dym się unosi tu. A teraz wam pokażę. Kurwa, co się z tym dało. Widzicie, zmiana tłumika i się dym zmienia. Dobra, to tak pokazałem. Z grubsza. A, i najważniejsze jest to, że tak, ten mod, ten mod, ten mod robiłem wtedy, kiedy robiłem i brony, czyli to było rok temu i od tamtej pory te mody nic już nie robiłem, więc one sobie leżały rok na dysku. To opryskiwacz teraz robiłem, 30 teraz, to teraz, ten puk teraz, bo dodawam zaczep, to teraz, bizon teraz, władzio teraz, wczepy teraz, no to, ale dobra, mieszał to. I nie ma w modpaku samochodu, auta. Oraz nie ma, prasy do okrągłych bel i nie ma talerzówki żadnej. Ponieważ brak czasu, ale mam nadzieję, że z czasem to nadrobię i wam wydam oddzielnie to wszystko. Mam nadzieję, że, nie, że wam i tak to się spodoba, co jest teraz, bo trochę siedziało się przy tym. To jest modpack na polską wieś, czyli na taką, że... gospodarstwo tylko rolne, nie hodowlane, bo tu nie ma słoneczka, przetrząsarki, owijarki do bel i tak dalej. Sipma, prasa Sipma, to jest ta sama co Rockstar wydał, tylko że dodamy do niej brud. Oczywiście Rockstar wydawał super mody, ale tak, brudu w ogóle nie dodawał i to widzę, że to jest pierwsza Sipma do 15, która posiada w ogóle brud, czyli się znaczy brudzi, deal. Mamy do pobrania czerwono oraz żółto, taka sama, widzicie? Takie same dwie, tylko że inne trochę, znaczy inne, inny kolor to wszystko. Rzutnik, tylko że teraz na nim jest rzepak. Teraz wam wywalę rzepak, pokażę, jakie funkcje ma. Posiada to samo co w 13, wszystko co w 13. Jak mogliście zobaczyć go na filmikach jeszcze za czasów Mafia Gaming na Let's Playach, co tam pokazywałem, że najpierw się zboże na nim przywiozło, później się pokoski im jechało. Taki jak był wtedy, taki został, nic tu przy nim nie zmieniałem. Wiem, że posiada jeden błąd w logu, ale nic, kompletnie nic nie zawiesza gry. Zobaczcie sami. Widzicie, całe 60 FPS-ów. Mapa to Podkarpacie, cały czas podkreślam. Poznaniaczek, super sprawa. Fajnie zrobiony, ponieważ zobaczcie, możemy sobie na klawisz 5 lewy znacznik do dołu wziąć. Możemy sobie na klawisz 7 otworzyć klapę na podejście. I na klawisz 6 możemy sobie prawy znacznik do dołu wziąć. Oraz na podejście klikamy C i stoimy na poznaniaku. I to jest spoko sprawa, bo jak sieje jakiś pracownik czy znajomy na multiplayerze sobie sieje, to możemy sobie wejść na C, ustać na poznaniaku. A, dobra, teraz z niego wyskoczyłem. No dobra, to w tym miejscu, gdzie to jest, zaraz wam pokażę dokładnie. To w tym miejscu na Let's Playu kiedyś u mnie był schowek na rzepaki, dlatego był zabity deskami, a deskami to tak wyglądają deski, no a to miało się nigdy nie wydać, a się wydało przypadkiem. A to miejsce jest to, to jest tu. Dobra, to tak wygląda poznaniak. Rozsiewacz, agromet, lej. Agromet, lej? Coś takiego, lej. Tak, lej.
To jest wersja ta sama, co wydałem za czasów Mafia Grabina, tylko że pozmieniałem trochę tutaj teksturki, jeszcze bardziej poprawiłem, bo były trochę tam spierdolone, jak to kiedyś człowiek robił i na to się nie patrzył. No, to też jest taki update, no, wiecie o co chodzi, co nie? Wyleciało mi z głowy, jak się po angielsku dokładnie mówiło. Czyli, że poprawiony link na nowo wydany, czyli też, żeby nie było, że... No, po prostu macie to wersję wydaną nowo. I to jest opryskiwacz ten sam, co przed chwilą pokazywałem, tylko że to jest opryskiwacz na nowych teksturkach. Posiada to samo, co tamten, tylko że ma nówki teksturki. I to też możecie sobie nagrać, że tak. Macie na jakichś odcinkach stary ten opryskiwacz, teraz malujecie czy coś. Nawet jak kiedyś widziałem na YouTubie Karherem, ktoś malował Ursusa i stawił innego Ursusa i że wymalowany nowy. No ale dobra, się śmiać można. No ale widzicie, mamy opryskiwacz nowy, czyli na let's playu jakimś, jak będziecie nagrywać na tej mapie, na tych modach, możecie powiedzieć, że po remoncie. I w rozsiewaczy jeszcze mamy kosa. Rozsiewacz, co to jest? A, kos, to jest poprawka tamtej wersji, co, a czy poprawka, to jest tylko dodany na nowy link kos, co wydałem w zeszłym roku, jak za czasów Mafia Grabina, ponieważ linki się obusuwały wszystkie i straciłem te mody, więc żeby nie pobierać od kogoś, kto ukradł mi te mody, macie na moim linku. Dalej. Idziemy dalej. I tu mamy dwie przyczepy. Przyczepa ta, co już wydawałem wcześniej, będziecie mieli link do niej w opisie. Oraz przyczepa Metal Fach, co mówiłem wcześniej, to samo co Prunatka posiada, tylko że po prostu jest Metal Fach. 4500, 6000 litrów na nie wejdzie. No dobra, to czas to ogarniać to wszystko po żniwach i w ogóle. No zobaczyć, to nie wygląda pięknie. Ten modpak, widzicie jak to ładnie wygląda, te machinki wszystkie co stoją. Dobra, 30. Jedziemy. Nie przejadę. Nie przejadę. Może się nadstawiłem tego, że teraz nie przejadę w życiu. Muszę Władkiem przejechać. A może inaczej, jakbym to przyczepę jakoś ruszyła, to bym podstawił. Jezu, niech się ta spierdoli. Dobra, ponieś tura. Tula. Żebym nie zahaczył czasem rynnę, bo i tak ta rynna jest złamana jest. Powinienem przyjechać. Zobaczcie, już raz to rynnę zgiąłem. Widzicie? Rynna jest prosto i znów wygina się. Tak to przypadkiem się kiedyś wjeżdżało turem i się tur wyginął. Dobra, przyjadę teraz. Przyjadę tu sobie. Na farmie mamy oczywiście 5-15 kurek. Dobra, cofnij teraz to przyczepu, żebym dalej przyjechał. Bramę, że nie przejebał czasem. Teraz widzicie, że przejadę normalnie. Nikt nie zahacze, nic kompletnie. A wczoraj bramę przejebałem. O! Milimetry, jak to mówią. No i 30 cała się brudzi, jak nie wiecie. Dosłownie calutka się brudzi. Czyściutko. I te dźwięki wspaniałe. No super sprawa. No to jak będziecie widzieli jakieś błędy, to dajcie znać. A, i zapomniałem, że na podejście też ma przednie halogeny. Ale będzie miała też zwaną całą kabinę w wersji V1, więc tylko od was zależy. Jak będziecie tutaj tych 200 lajków, 2000 tych subskrypcji, wyświetleń, to dostaniecie też wersję jej V1 z tym, co powiedziałem. No i trzeba pozwalać to, bo że raz Mytek pewnie przyjdzie, nie tylko tam zawołam. Cofamy. Jak się budzi. Dobra. Wyciągaj. Podpięte, prawda. To jest wersja V0.9, więc naprawdę ludzie, nie denerwujcie mnie, jak będziecie pisać, że jest niedopracowana czy coś. Ona i tak była zrobiona tak, żeby to było jakoś zrobione i żeby nie było pierdolenia, że czegoś nie jest zrobione. Dobra.
cofniemy sobie. Znaczy, ja tu wjadę, powinno się zmieścić chyba. Nie, zmieszczę się. Kurde, jakie problemy ja pierdolę. Tak to jest, jak się mieszka na jakieś małe podwórko. Ale to jest prawdziwa polska wieś, bo na polskiej wsi, jak ma ktoś duże gospodarstwo, to jest rozbudowane gospodarstwo, bo ludzie po wojnie w tamtych czasach, czy w czasach PRL-u, 70-80 lata, nie myśleli wtedy nad dużymi gospodarstwami, bo duże gospodarstwo to był PGR, a małe gospodarstwo to ktoś, jak miał 16 hektarów, 20 hektarów, miał ruska 40, 60, to był kimś i miał bardzo małe te gospodarstwa. Sam wiem, jak u mojego wujka, no tam nie ma dużo miejsca, żeby na nowo szopę czy coś postawić, ale nagrywając to serię czy coś, możecie też sobie tutaj powalać to wszystko w GIANT editorze, posadzić trawę czy coś zakopać, coś poprzerabiać i też będziecie mogli powiedzieć, że rozbudowaliście gospodarstwo. Tam możecie Joe walić, powycinać te krzaki, przecież to nikomu nie zabrania. Może sobie na własne edycje robić mapę czy coś, ale żeby nie było, że później ja będę ją widział publicznie wydano. Teraz sobie cofniemy. No dobra, cofniemy jakoś. Boku. Przyłorałem to. Co jest? A, pani cofamy ładnie, ładnie. Ma się w prawo, jak się u wujka jeździ. Tak, więc wyrzucimy, widzicie? Animacja wysypywania. Na lewo stronę i tył, bo prawa burta nie jest zdejmowana, jakby co. I tak, teraz na klawisz 4 mamy adapter. Oczywiście to jest zarejestrowane jako przyczepa, tak? I ma światła, ma kierunki, wszystko posiada. Widzicie? Ale też mamy takie funkcje jak kratka i oczywiście halogen u 30 na klawisz 5 jest, a drugi popsuł się czy tam, no po prostu urwał się kabel gdzieś i nie chce działać. I na klawisz 6 mamy nastawki do kieszonki, tak jak mówiłem w 13 jak było. No i 7 otwieranie lewej burty. Klawisz 8 to jest tylnia burta, a klawisz 9 to jest prawa burta, tylko że mówię, prawa burta jest na stałe przyklejona już. Chyba wyjedźmy sobie tym już, o... Znów się będę pierdolił, żeby stąd wyjechać. Dobra, światło najwyżej nie będzie przy signie. Tak, tak, ja wyjadę, no tak. Nastawiałem tego też. Pogasić te światła, bo po co to ma się palić? Jest, czekaj, tym mikrofonem. O jest, słowo, przytarłem przyczepę. Tak to jest, nastawiane wszystko, bo to było cięte, że padło przed całym deszczem i żeby nie zamokł, to postawiłem tego tak. Dobra. Żeby mi nie przeszkadzało, to nie, muszę teraz jeszcze do przyczepu podjechać. Bo ruskiem inaczej nie wyjadę. I przyczepę tamto. Gasim to. Rusiek, ruserek. No dobra, to puścimy sobie tutaj, wjeżdżamy i kipujemy. Teraz jak to jest moc. Wszędzie im człowiek wjedzie, wyjedzie, wszystko z nim robi. Widzicie, kipowanie, animacja. No i ona teraz powie, że mnie tak teraz zwala z morze czasem przyczepy. Nie no, świery. No, mam nadzieję, że mi się modpack spodoba i tak to wygląda. No i teraz widzicie, że posiada animację. Jeszcze wam później pokażę inne też animacje. Dobra, porozstawia się te maszyny. No i teraz ona porozstawiam teraz jakkolwiek, żeby... polecam, jak podczepiacie już tura do 30W, to polecam obciążnik, bo bez obciążnika to będzie strasznie będzie bujał na wszystkie strony i to będzie źle wpływało na grę, bo będzie ona powie, że dachować nawet. Dobra, cofamy.
Poczepiliśmy, teraz idziemy dalej. Będzie losowe jakieś nasiananie. Już po obiedzie. No i tu zboże nie było wielce, co nie ma co zwalać. Ale też trzeba. No i tak tunelka ma też animację, jak widzicie. No, teraz to się czuje jak u mojego wujka. Jak już coś jest zwalone ze zboża, to stawia z tyłu za szopą, jak idzie i kolejna szczepa. No, będzie trzeba szczepy pewnie zaraz odwozić za odcinkiem. Bo już wszystko ścięte jest u mnie. Tak to wygląda modpack, jak widzicie. I to jeszcze ta szczepa. To jest metal facha, trzeba plątekę wziąć, bo żeby nic tam się nie stało. Dobra, FO to było plątyka na O. I można, dobra. Można kipować. Żeby pamiętajcie, żeby kipować na Podkarpacie, trzeba od strony gospodarstwa wjechać. Ja nie wiem dlaczego tak ten trigger jest, ale dobra. Dobra, to już tu się gdzieś postawi na boku i... Może Sarę bym przejechał. No, tak się wabi pies na Podkarpaciu, więc żebyście nie mieli problemu jak nadać psowi imię, jak to mówią. A dlaczego Sara? Ponieważ ja mam w rzeczywistości psa, a po drugie tutaj piesek to jest suka, więc widzicie, nic tam nie ma. No, no to bez zbędnych pytań i odpowiedzi to jest suka. Tak mówię. Dobra, jedziemy z tym koksem. Grzejniki. A, ten grzejnik też jeszcze muszę zamontować w garażu. Nie wiem, czy widzieliście mój garaż tam pod Karpacie, to wam teraz pokażę. A co jest? Jakim cudem? Nieważne. Jak to jest, jak człowiek się śpieszy, starszy? A to jest mój garaż. Tak wygląda mój garażyk. Widzicie? On dojebanie. To dojebałem sobie. Widzicie, grzejniki, prąd rozciągnięty. Tutaj mamy wszystko. No, tak jak garażu prawdziwym. No i 30, tak wygląda sobie. No, mam nadzieję, że mi się będzie podobać. Bardzo się będzie podobać. Chyba wystajemy do tyłu, bo... Bez sensu to. Źle, nie cofaj tak. Daj trochę w ten sposób. No. Przejadzie? Przejadzie chyba. Przejadzie. No i dobra, 30 to jest na tyle. Siadajmy do 60. I teraz 6-hokę wam pokażę. Teraz to jak ten cały zestaw ładnie działa. Tak, 60 sobie stoi, bo na innym polu to już jestem porcem, bo tam był rzepak i tam najszybciej ścieli, a podorywka taka bardziej, no taka wiecie, pod poplun jak to mówię. Dobra, cofniemy teraz. No. Oczywiście już mówię wam teraz, że wałem, jak mamy wał poczepiony, nie możemy pędzić nie wiadomo jak. Bo wał zacznie skakać i kolizja będzie latać w powietrzu. To trzeba powoli zachować to ostrożność. Ale mi się bardzo podoba ten zestaw, ta 60 podrasowana, ten pług. No mi się super, super zestaw, super. Dobra. Wał opuścimy. A tu jest tak, to jest wał. I żeby wał działał, trzeba wcisnąć B. I teraz włączyłem wał. Widzicie, i teraz sobie robi. I zostawia za sobą takie ślady, jakby to już, no jakby to ziemię przekopał, inaczej mówiąc. Ci animacje posiada wszystko. Dobra, nie będę dalej przecież robił, bo tutaj pokazywać jest. Czy ja będę dalej wam pokazywał przecież, tak? No, zresztą, sami pobierzecie, sami zobaczycie jak to wygląda. Też udziecha ładna, wspaniała sprawa, to mówię. Będziecie mogli, dostaniecie ją, ale w wersji V1.0, ale to musicie mi powiedzieć coś lepiej, to co jak. Muszę ją po prostu skończyć. No to zobaczymy. Tak, 40 minut pewnie nagrywam ten modpack i to będzie na tyle w tym odcinku. Szału nie ma, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. No bo te i tak to jest 15, to nie jest 19 czy coś, żeby robić inne mody. No, samochód, inaczej mówiąc, auto zrobię oddzielnie. Jak dostaniecie w wersji V1 z czerwonym kolorem też,
ale jak już będzie ona wydawana, to tu w opisie zamiast link do wersji V0.9 dostaniecie link do V1.0 i później pobierając wersję finalną, czyli V1.0, klejając się do folderu mod, wyskoczy wam komunikat, czy podmienić ten plik, bo ta nazwa jest ta sama. No to wtedy podmieniacie i macie wersję finalną i nie musicie wtedy kupować od nowa jej czy coś. To tak to wygląda. I też miał być w cyklopowym odpaku, ale zabrakło czasu, więc cyklopa też dostaniecie, ale to musicie pokazać, że jesteście i czekacie na niego, zostawiając dużo, bardzo dużo lajków, komentarzy, subskrypcji. No i to co? No to będzie tyle, tak wygląda modpak. Wadek. Oczywiście też zapraszam was po resztę modów na moim kanale wcześniej, jak możecie sobie poszukać coś, tam też wydawałem też inne mody. I mam nadzieję, że wam się spodoba zrobienie własnego modpaku z tych modów, co wydałem, ale pamiętajcie, zakaz wydawania, chcesz wydać, napisz do mnie, się dogadamy, tylko na moich zasadach. Zakaz edycji jedynie na własne potrzeby, chcesz wydać edycję, napisz do mnie. Nie wydawaj nic bez mojej zgody, bo możecie to później surowo kosztować. No to co, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, jak wam się podobał filmik, to jedynie co, to zostawcie lajka, subskrypcję, udostępnijcie, napiszcie potężny mega komentarz. Nagrywałem w środę, będziecie filmik mieli w piątek, czyli to są moje miny 4 sierpień, tak. Czy będę na premierze filmu? Ciężko mi to powiedzieć, bo nie wiem, co wujek mój będzie robić. Oczekujcie filmików na jego kanale, bo będzie, teraz będę miał przerwę. Jak wrócę, to na pewno jakiś post będzie, zobaczymy zresztą, jak to będzie. Trzymajcie do następnego odcinka, pozdrawiam was wszystkich, cześć, siema.